Witajcie kochani, zapraszam Was na drugą część haulu, w której pokażę Wam co udało mi się kupić w tym miesiącu i będzie to biżuteria i ubrania, w większości biżuteria. Okej, no to zaczynamy, bo tego trochę tutaj się zebrało. Może zacznę od zakupów z Warszawy jeszcze, to jest kapal i bransoletka taka złota, w kolorze złota, zaraz mi torebkę spadnie. Taka z czaszeczką jedną tutaj, taką słodziutką, w złotym kolorze, tutaj macie cenę, bardzo fajna, bardzo mi się spodobała. Byłam też w sklepie Clarisse i tam również kupiłam coś w czaszki, a mianowicie spinkę do włosów, taką spineczkę. Ona jest w takie białe i czarne czaszeczki, bardzo ładna. I do kompletu do niej dokupiłam sobie bransoletkę, również w biało-czarne czaszki. I jeszcze jedną bransoletkę, też w czaszki, tym razem różowa. I jeszcze jedna bransoletka, już nie w czaszki, z napisem Rockstar. Nie wiem, czy ten napis będzie widać. To jest taki napis, o, on tak mniej więcej wygląda. Taki, który się nie zetrze, nie jest malowany. Tylko po prostu to są takie wystające ząbki. Okej. Byłyśmy również w Divie. No i w Divie kupiłam bransoletki w czaszki. Tym razem są to różowe, miętowe i takie beżowe czaszeczki. To jest coś takiego. Bardzo, bardzo mi się spodobały. Zresztą motyw czaszki teraz jest, powiedzmy, że modny. Dla mnie nieważne, czy jest modny, czy nie. Po prostu ja bardzo lubię. Okej, i teraz może dalej. Pokażę Wam trochę zakupów. Może zacznę najpierw od chińskiego sklepu. Tam w sumie nic ciekawego nie było i kupiłam jedynie spinkę w takim miętowym kolorze, taką dużą spinkę do włosów. Taką małą spineczkę też do włosów i kolczyki. Kolczyki takie kolczyki, to są kokardki ogólnie. Nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, że tak. Okej, poza tym w Pepco skusiłam się na naszyjnik, taki jak ten poprzednio, który kupiłam. Tamten był koralowy, ten jest miętowy. Taki długi naszyjnik, bardzo, bardzo fajny. On kosztował też około 5 zł. Również w Pepco skusiłam się na taki zegarek, który w teorii jest wodoodporny. On kosztował 7,90. Różowy. Jak widzicie, taki zegarek po prostu jest mi potrzebny, jak będziemy pływać kajakiem. Zobaczymy, co z tego będzie. Liczę, że pogoda się trochę poprawi. Bransoletka z Biedronki. Czekałam na wyprzedaż tych bransoletek, no i się w końcu doczekałam. Kupiłam sobie różową. I teraz pokażę Wam może zakupy zrobione przez internet. Zacznę może od zegarków. Kupiłam sobie aż 3 zegarki, wiem, że to dużo, ale były super, super tanie, coś koło 10 zł, także naprawdę. Kupiłam sobie po pierwsze różowy, taki różowy, gumowy, to jest Genewa oczywiście. Kupiłam sobie miętowy i czarny. Czarny jest trochę inny, z takimi tutaj cyrkoniami. Słowa mi zabrakło. Okej, poza tym koleżanka kupiła mi kolczyki. Pokażę Wam kilka z nich. A, wszystkich się nie uda. O, jeden spadł. Ups. Ale zaraz poszukamy. Takie, to są wkrętki ogólnie. To jest takie serduszko na przykład. Albo pokażę Wam... jeszcze jeden spadł. Kobaltowy. Albo może takie jeszcze Wam pokażę. Tu też jest serduszko takie błękitne. A, może jeszcze jeden zielony.
bo też ma bardzo fajny kolor, bardzo mi się podoba. Poza tym dostałam jeszcze taki naszyjnik z taką ważką. I naszyjnik, którego jeszcze nie nosiłam, to jest takie serduszko. A kupiłam sobie jeszcze taką supkę. Tą kupiłam sobie sama. Ona kosztowała złotówkę. Także naprawdę groszowa sprawa. Tych rzeczy jeszcze nie nosiłam, one są nowe. Ok, teraz przejdę może do ubrań. No i pokażę Wam, jakie ubrania kupiłam w tym miesiącu. Po pierwsze, zakup z Warszawy. To są spodnie do spania, już Wam pokazuję, w takim jarzeniowym, różowym kolorze. Takie na sznurek tutaj, jak widać. No takie po prostu długie, długie spodnie do spania, bardzo fajne. One kosztowały 25 zł. Ok. I lecimy dalej. Dalej może niech to będą zakupy z C&A. I w C&A kupiłam po pierwsze bluzkę, którą widziałam już jak byłam ostatnim razem, ale stwierdziłam, że jest trochę za droga i że jednak sobie na nią nie pozwolę, a kiedy byłam tym razem, po prostu ta sama bluzka była na przecenie, więc nie mogłam jej nie wziąć. To jest taka bluzeczka. No po prostu jest super. No z mojego punktu widzenia jest super. Ona tutaj ma takie wstawki z cienkiego materiału na ramionach. I taka. Ekstra. Normalnie jestem bardzo zadowolona i za tą bluzkę zapłaciłam 27 zł. Również w C&A kupiłam sobie bluzę w takim kolorze. To jest taka bluza z kapturem. Już Wam pokazuję. O, ona ma taki kaptur. I takie sznurki przy kapturze. I to jest taka bardzo, bardzo długa bluza z kieszenią. I ta bluza kosztowała, już Wam mówię, 44,90. Bardzo fajna, bardzo jestem z niej zadowolona. Naprawdę ekstra. Na pewno świetnie się sprawdzi na rower, bo właśnie w tym celu ją kupiłam. No i kupiłam jeszcze podkoszulek. Już Wam pokazuję podkoszulek ze Snoopim. I podkoszulek kosztował 27,90. Bardzo fajny też. Wszystko przymierzałam. Ostatnio mam fazę i wszystko przymierzam. Kiedyś tak nie miałam. Ok, kolejna torba. To jest torba z New Yorkera. Tu jest tylko jeden zakup, jedna bluzka. Nie mogłam się powstrzymać. To jest bluzka z nowej kolekcji, niestety, więc nie była przeceniona. No ale po prostu, jak zobaczyłam tę bluzkę, to wiedziałam, że muszę ją mieć. Jest super, naprawdę super. Ona kosztowała 39,95. Ale naprawdę jest po prostu ekstra. Już dawno szukałam takiej bluzki, także jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. I teraz pokażę Wam może najpierw zakupy z second handu. I po pierwsze to będzie sukienka, której oczywiście nie przekręciłam na prawą stronę, ale już przekręcam. Sukienka z firmy Next. Ona wygląda tak. Taka sukieneczka w granatowym kolorze z białym paskiem, którym być może wymienię po prostu na inny. Bardzo, bardzo mi się spodobała. Przymierzyłam, bo była przymierzalnia. I była po prostu idealna, więc nie mogłam się powstrzymać, żeby jej nie wziąć. A wiecie, ja nie mam zbyt wiele sukienek i nie chodzę zbyt często w sukienkach, więc postanowiłam, że postaram się to zmienić w tym roku i dlatego właśnie się na nią skusiłam. I jeszcze pokażę Wam, przepraszam, pokażę Wam bluzkę. Bluzka również pochodzi z firmy Next. Ona ma tu z tyłu takie guziczki przez całą długość. Tył jest trochę dłuższy od przodu, jest właśnie w takie serduszka i ma takie czarne rękawy. Również bardzo mi się spodobała.
To też jest zakup z second handu. No i dostałam torbę w second handzie taką, lnianą w prezencie ostatnio. Bardzo mi się podoba ta torba. I pokażę Wam, kupiłam sobie po pierwsze top. Może Wam pokażę, co na nim jest. Jak widzicie, Kermit. Bardzo lubię Kermita. Ona tutaj jest taka przekręcona z tyłu. Nie wiem, czy to będzie widać. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba również. On kosztował 10 zł. I kupiłam sobie sweterek. Już Wam pokazuję. Sweterek taki kimonowy, że tak powiem. Ten sweterek kosztował 12 zł. Sweterek jest czarny. On z tyłu też ma takie guziczki. Mam nadzieję, że coś tam będzie widać. Ozdobne takie. I on jest taki kimonowy, jak ja to nazywam. W serek. Ot, sweterek. I tyle. No i w Skierniewicach, ponieważ nie udało mi się w Warszawie kupić tego, po co pojechałam, no poza serum, o którym już mówiłam w poprzednim filmiku, więc postanowiłam wybrać się do Skierniewic, bo słyszałam, że jest szansa w Tesco kupić to, co chcę. No i udało się. Kupiłam, już Wam pokazuję. Kupiłam sobie płaszcz, bardzo chciałam płaszcz kupić właśnie, ale w Warszawie przymierzałam kilka płaszczy, żaden mi się nie podobał. Albo miał za krótkie rękawy, albo były inne defekty. No niestety ja jestem duża dziewczyna, więc to jest problem kupno płaszcza. Płaszczyka właściwie, bo to płaszczem to jest chyba przesada nazywać to wdzianko, że tak powiem. No, w każdym razie ceny były w Warszawie różne, tak od 150, 180 chyba właściwie, od 180 wzwyż. Ja kupiłam ten płaszcz w Tesco. I powiem Wam, że chciałam kupić sobie płaszcz beżowy, jednak zdecydowanie lepiej wyglądam w ciemnych kolorach, więc zdecydowałam się na ten ciemniejszy. A kolejnym takim bodźcem, który mnie posunął do zakupu tego akurat ciemnego płaszcza, to była cena jego, bo ten płaszcz był przeceniony ze 159 na 111,30. I powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo, bardzo z niego zadowolona, bardzo mi się podoba. No po prostu jest super. Postaram się jakiś outfit nagrać z tym płaszczem, żebyście mogli go zobaczyć, jak on wygląda. Naprawdę jest bardzo, bardzo fajny, wykończony taką lamóweczką. Po prostu rewelacja. Może jak uda mi się jeszcze znaleźć kiedyś taki jasny, to też sobie kupię, ale no zdecydowanie lepiej wiem, że wyglądam w tym ciemniejszym. Na ogół w ciemniejszych kolorach wygląda się trochę szczuplej, a w moim przypadku no to jest jednak ważne, żeby nie wyglądać na grubszą niż się jest. Poza płaszczem kupiłam jeszcze pasek. Taki pasek do spodni, po prostu paseczek, czarny. Też był na wyprzedaży i on był przeceniony z 22. Tutaj jest cena, ale nie ma ceny tutaj, bo tam była cena po prostu na stoisku i on kosztował coś koło 15 zł. Taki paseczek ogólnie. Okej, i to by było już wszystko, to już wszystkie moje zakupy. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało, coś Was zainspirowało. Jak macie jakieś pytania dotyczące ceny, czegokolwiek, jeśli nie powiedziałam, to piszcie na dole, odpowiem na wszystkie Wasze pytania. No, a teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo ciepło i serdecznie. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmikach. Pa, pa!